Hej, mamy Ford Mondeo 2016 rok. Pokażę Wam dzisiaj, jak na wyświetlaczu ustawić prędkość. Nie w każdym modelu jest to automatycznie ustawione, więc to jest kwestia ustawienia. Tak to by wyglądało po ustawieniu. Że widzicie, tutaj wyświetla Wam się po prawej stronie. Dokładnie tutaj prędkość pojazdu cyfrowo. Nie tylko widzicie na tym liczniku, ale również cyfrowo widzicie. W nowszych modelach występuje tutaj po środku. Jakkolwiek procedura jest dokładnie ta sama, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Do tej czynności oczywiście użyję program Forscan i kabelek od firmy V-Gate. Jedną stroną podpinamy się do samochodu, a drugą podpinamy laptopa przez wtyczkę USB. Szczerze powiem, kabelek świetnie się spisuje, szybko się łączy, nie ma żadnego przełącznika, co robi go jeszcze bardziej przyjemniejszym w obsłudze. W opisie znajdziecie link do kabelka, kod rabatowy i link do recenzji o tym kabelku. Również na koniec filmu trochę więcej informacji o tym kabelku. A teraz przechodzimy do procedury. No więc mamy włączony już Forscan. Oczywiście włączamy stacyjkę. Jak włączymy stacyjkę, widzimy tutaj na tym wyświetlaczu nie ma żadnej prędkości, nic się nie wyświetla tam, tylko jedynie znaki potrafi rozczytać. Włączamy Forscana, łączymy się z pojazdem. Rozpoznaje pojazd, tak, zatwierdzamy. Następnie Wam pokażę dwie metody. Jedna metoda łatwiejsza, druga troszkę skomplikowana, ale do wykonania dla każdego z nas. Oczywiście trzeba zachować większą ostrożność. Najpierw więc ta łatwiejsza metoda. Konfiguracja modułu IPC. Wybieramy ten moduł. Naciskamy uruchom. Następnie tutaj w tym szukamy, możemy wpisać konfiguracja, czy kon. I następnie nam się pojawiają dwie opcje. Wybieramy tą opcję. Dwa razy klikamy. I wybieramy jedynkę Enabled i zatwierdzamy. Następnie na końcu tutaj naciskamy Pisz i potwierdzamy. I popatrzcie, co pojawiło się na wyświetlaczu. Aktualnie sam się resetuje tutaj wyświetlacz, ale widzimy, że pojawiła się tutaj informacja. Że pojawiła się informacja na wyświetlaczu, jeśli chodzi o prędkość. Akurat ja mam w milach, ale to można łatwo zmienić w ustawieniach. Więc to jest jeden sposób. Natomiast gdyby Wam się nie pojawiał ten sposób na liście, tutaj musimy właśnie zatwierdzić. OK. W końcu jeszcze zatrzymaj procedurę serwisową. To jest jeden sposób. Jakkolwiek teraz Wam pokażę drugi sposób. No więc drugi sposób, jak widzimy na daną chwilę, też tutaj nie ma prędkości na wyświetlaczu. Będziemy obserwować, co się dzieje. A tutaj na Forscanie wchodzimy też w ikonkę tego procesora. Wybieramy moduł IPC. Tylko tym razem wybieramy tą opcję. IPC, konfiguracja modułu, format as built. I tutaj naciskamy uruchom. Oczywiście ostrzeżenie, że tutaj trzeba uważać, co się robi w tej sekcji. Jakiekolwiek drobne zmiany mogą spowodować, że samochód nawet przestanie odpalać, więc bądźmy ostrożni, co robimy. Ja zalecam nawet zrobienie zawsze zdjęcia przed jakimikolwiek zmianami. Wtedy, gdyby coś wyszło nie tak, to zawsze można wrócić do tego, co było pierwotnie. Jakkolwiek znajdujemy na tej liście tutaj z numerami numer 720-0701, przedostatnie w moim wypadku. I mamy tutaj dwa bloki. W pierwszym bloku mamy 4-0, mamy. Natomiast ostatnie 0 zmieniamy na 1. I resztę zostawiamy tak, jak jest. I o, patrzymy, co się dzieje. Naciskamy Pisz i obserwujemy wyświetlacz. A, tutaj jeszcze zatwierdzić dodatkowo. Patrzymy na wyświetlacz. Pojawiło się prędkość. Oczywiście też automatycznie resetuje się wyświetlacz. Więc sam się wyłącza i sam się włącza, więc możemy tutaj zatwierdzić. Więc w Forscanie możemy zatwierdzić OK. I na końcu zamykamy
zatrzymujemy procedurę serwisową. Tyle. Widzimy, że zmiany dokonane, jedynie co wystarczy. Zmiana języka na wyświetlaczu na polski, bo po takich zmianach zawsze wraca do języka angielskiego. Się nie musimy bać tego. Wystarczy z powrotem ustawić tak jak było. I mamy wyświetlacz. Display language set to Polish. Polish voice recognition not available. Voice recognition language and speech prompts set to English. I dzięki temu widzimy, mamy tutaj automatycznie pojawia się nam prędkość, akurat ma w milach, ale to też wszystko w ustawieniach można zmienić. A może zmienię to szybko teraz, ustawienia, wyświetlacz, jednostki miary, litry na kilometr. I widzimy, w kilometrach wszystko się pokazuje. To tyle, to są te dwie metody. Jeżeli jedna nie zadziała, to możecie skorzystać z drugiej. Oczywiście robicie to na swoją odpowiedzialność, jakiekolwiek zmiany w programach. Jest kilka słów odnośnie kabelka Vgate. Jak znaleźć ten produkt? W wyszukiwarce wpisujemy vgate.pl. Na stronie producenta Vgate znajdujemy produkt, który nas interesuje, w tym wypadku Vgate, Wolinkę FS. Naciskamy kup teraz. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wybieramy dodaj do koszyka. Zobacz koszyk. Kod kuponu wpisujemy mechanik, kreska na dole, mobilny. I potwierdzamy. Widzimy, cena nam się zmniejszyła 30 zł taniej i również kurier, płatność z góry, darmo. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zajrzyj do opisu, tam znajdziesz link do tego produktu, znajdziesz kupon rabatowy, jak i również znajdziesz link do filmu z recenzją odnośnie tego kabla. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.